Hej wszystkim, z tej strony Atakama, na waszych ekranach kolejny odcinek z pikselowych kopytek. I tak dawno nie było odcinka, ale ja już wam pokazuję, co ja tutaj poza odcinkami narobiłam, bo troszkę narobiłam i w ogóle dzisiaj mam pierwszy raz mój odcinek taki z moimi blond włosami. Mega się cieszę, bo zrobiłam je sama. Na razie wyglądają jak wyglądają, ale będę wyglądać lepiej, to trust the process. No i co? Jest tutaj dużo takich, jakby to powiedzieć, no brzydkich rzeczy na padoku, dlatego że, czekajcie chwilkę, wąż, o, dlatego że bardzo, bardzo długo czasu, dużo czasu spędziłam na budowaniu, dlatego szybko to posprzątam. I zaraz wam wszystko popokazuję, co ja tutaj porobiłam, ale naprawdę no, jest masakrycznie z tymi siuśkami, w ogóle z tym wszystkim. Nie myślałam, że aż tak. No ale dobra, sprzątanko, zaczynamy od sprzątanka. Totalnie się nie spodziewałam, że akurat od tego zaczniemy, ale no dobra. Zapomniałam ogólnie tego zrobić poza odcinkiem, no ale jak już jesteście tu wszyscy, to możemy to zrobić razem. Why not? Jakbyście słyszeli coś w tle, to po prostu Leoś gdzieś tam siedzi, opiera się o szafę czy coś. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza jakoś mocno. Kurde, no. Lipa z tym, bo tutaj nie mogę posprzątać przez tego konia. O, dobra. O, ten się przesunął. Boże, to w ogóle tak się gliczuje strasznie. Pokaż, tutaj jest jeszcze twoja kubka. No i super. Dobra, czyli jedną rzecz mamy wysprzątaną. O mój Boże, patrzcie, jaki to jest syf. Tak, tutaj też się pozmieniało, z tego względu, że no, robiłam, dużo tu robiłam. Widzicie, mamy ten padoczek, jest troszeczkę większy, mniejszy jest ten to bajorko tutaj. Przepraszam, czy ty możesz się nie... O, dobra, Boże, aż boli w oczy to dosłownie, czy was też, czy tylko mnie? Masakra. No, ale chciałam wam podziękować, bo naprawdę bardzo dużo ludzi czeka na tą serię, więc ja się strasznie cieszę, bo ja uwielbiam to nagrywać i nie myślałam, że aż tak będę lubiła. Cześć, koniki! Jak tam przy drzewkach się czujecie? Więc naprawdę się cieszę. Serio, dobra, najpierw to, bo to, co jest takie pogliczowane, to się najgorzej. Kupa na kupie, dosłownie. Okej, padok posprząt... Jak? Przecież przed chwilą to sprzątałam! Dobra, okej, ten jest wysprzątany i teraz nie wiem, nie pamiętam, czy ja wam pokazywałam tą wiatkę, czy nie, ale zaraz przejdziemy do najważniejszej rzeczy tak naprawdę, bo to, co ja w ogóle robiłam, ja to w ogóle robiłam oglądając Heilig, także no, o, dobra, tego konika jeszcze stąd nie zabrałam, mówiliście, że można go w jakiś sposób zmienić na takiego jakby z modaswem. Więc postaram się to też zrobić, aczkolwiek może nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy dużo do robienia, mam wam dużo do pokazania, dlatego to zostawmy sobie na inny odcinek. Aaaa, kurde! Dobra, jak tam konie? Wysprzątane, wysprzątane. Patrzcie, tu siebie nie srają! Cześć, słoneczko! Szkoda, że nie mogę tak cię pogłaskać. No ale dobra. No więc teraz tak. Czekajcie, bo tutaj jakoś tak dziwnie brzydko to jest. Tutaj też jakiś taki jeden kawałek. No, więc teraz tak. Tak jak wam mówiłam, siedziałam dość długo, jak było Heilig. Tutaj musimy też w ogóle dorobić tą taką wiatkę, tym się zajmiemy, bo to jest dość ważne. I mówiłam też o torze krosowym, który tak chciałabym zrobić, tylko... Też to troszkę zajmie czasu, na pewno. Ja tutaj u góry to w ogóle ogrodziłam, bo słuchajcie, zaczęły mi tu wchodzić jakieś świnki z góry, spadać i w ogóle. Dlatego tutaj jest ogrodzony. Mam nadzieję, że teraz nie będą już tu wchodzić, jak jest to ogrodzenie, bo naprawdę tego było masa. Dlatego no, no jest tak, a nie inaczej. Tutaj też jest u góry właśnie, żeby nie wpadały. Tutaj jest przerwa, więc mam nadzieję, że to jakoś tam na razie chociaż będzie, wiecie, rekompensowało. No i tutaj będzie ta wiatka dla nich, taka sama jak tam. Więc na razie to sobie tutaj zostawię. Gunwo jest niepotrzebne. No i dobra. Słuchajcie, idziemy teraz tam. Najpierw pokażę wam może od góry, jak to wygląda. Bo to wygląda następująco.
I tak jak mówię, tutaj jest ten jeden padoczek, jego troszkę powiększyłam, tutaj postawimy tą wiatkę i to będzie taki wolnowybiegowy chów dla tych koników, więc to jest spoko, myślę. Tutaj mają te kwaterki, gdzie mogą sobie wchodzić i wychodzić, kiedy chcą. Tutaj będą też padoki dla koni, które będą mieszkały tutaj w stajni, więc dzisiaj porobimy nowe konie. To też nie mogę się doczekać, bo one będą stały sobie w stajni, no ale będziemy je wyprowadzać na padok. No a tutaj, słuchajcie, tutaj powstała hala. Tu, gdzie miałam oznaczony teren, o, a tam jakiś Abdul stoi z jakimiś... Nie, one same stoją. Gdzie macie swojego Abdula? Nie widać go. Okej. No, więc ta hala jest jeszcze niedokończona, bo tak jak wam mówię, ja tutaj sobie zaczęłam ją budować, ale pokażę wam ją tak, o, czekajcie, bo teraz jest noc, to time, set, day, o, tak będzie lepiej. Zaczęłam ją sobie budować i tutaj mamy lampeczkę, wchodzimy i tararam! Tutaj mamy świetliki, dwa na górze, żeby było jasno. Tutaj jeszcze szyby trzeba podokładać. Tutaj jest już szyba, przez którą możemy sobie patrzeć. Tutaj będą schody. I na górę też będzie można wejść, bo to będzie taka kawiarnia, coś a la kawiarnia. I tu będzie sobie można patrzeć, jak ludzie jeżdżą. Więc spoko. W ogóle czytałam u was w komentarzach, pisaliście mi, że jest coś takiego, jak... że można... kurczę... przenieść dane budownictwa do innego jakby świata, na inny serwer. Więc to mnie ucieszyło, bo wiem, że jeżeli ten serwer powstanie, to po prostu on powstanie tutaj właśnie jakby no, no już nie na zero, tylko wiadomo... dobra, czekajcie, ja postaram się tak tutaj porobić. Ej, czy ja to równo do... nie. Czy ja to dopasowałam tak, żeby było doskonale? Tak, ja to tak dopasowałam. Oj, 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 nie. Teraz bym musiała tutaj tak, o. Ciężko się stawia te klocuszki. Bardzo nie lubię ich stawiać, bo ja zawsze się mylę. O, właśnie. No i dobra. Czyli teraz mamy schody. Tam-da-da-dam. Trochę za małe to wejście tutaj jest chyba. Bym musiała o jedno posunąć tutaj, żeby było to wygodniej. I wtedy pokasować to tutaj. Wiecie, o co chodzi? Na pewno wiecie. Dobra, to czy... A, nie tak, nie tak, nie tak! Dawaj do góry. Tak i tak, oj, tak i tak. Tak, no, a ta! Nie tak! O, dokładnie. Teraz chyba w ogóle jakoś dziwnie zrobiłam. Ale dobra, spróbujemy zrobić tak, jak ja robię teraz. Zobaczymy, dokąd nas te schody doprowadzą. Ja cię! Kocham, po prostu kocham. I tu, i tu, i tu. Aha, czyli zrobiłam dosłownie tak samo jak wcześniej, tylko teraz zrobiłam jedno dalej. Dramat, Ata, dramat. Dlaczego? Ale przecież da się tu wejść, na spokojnie. Ale, no lipa, lepiej by było jakby... Kurde. Dobra, cofaj te schody. Jeszcze raz. Tutaj, odtąd. O, dokładnie. I teraz na dół. I na dół. No, bez pomyłki. Czyżby Ata? O, jednak. Dobra. No i uważam, że tak będzie lepiej. O, bo tutaj jest takie normalne wejście chociaż. Wiecie, o co chodzi? Tutaj, o, 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 o. No. No i dobra. Nie wiem, czy to tutaj można postawić, ale wiecie co, ja bym sobie wzięła to. I tutaj bym... W sumie to okno możemy stąd wywalić. To nam się nie przyda. I to tutaj zabudować, żeby to w miarę ładnie wyglądało. Czekajcie. Ciach, 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 ciach. Co tam, psy? O! Co myślicie? Ja uważam, że super. No i tutaj jest wejście na tą kawiarenkę do góry. Tutaj jeszcze będzie trzeba porobić te pomieszczenia. I tak jak wam mówiłam, w ogóle szyby do okien powkładać, bo tutaj jest też masakra z tym. I zaraz idziemy dalej, wam pokażę, jak ta wiata wygląda. O, cześć psy! One tam siedzą za karę, bo tu budowałam. I mi wchodziły pod nogi, więc no, także to tak... Wiecie, to jest denerwujące, jak one tak się plączą pod tymi nogami. Aha, dobra, tu szyby mamy, czyli tutaj zrobiliśmy. Czy u góry są szyby, czy nie ma?
żeby nam już tutaj nie padało, to porobimy tak na szybko, ale powiem wam, że byłam taka dumna z tej hali, naprawdę, bo tak mi się to fajnie udało zrobić. Kurczę, jeszcze tam wiecie, jest takie wejście, zaraz wam pokażę, bo to nie jest tak, że tylko tutaj stąd wchodzimy, tylko mamy jeszcze, żeby wejść sobie z koniem, no bo wiadomo, z tej strony się z koniem nie wejdzie. To jest właśnie taka strona bardziej dla oglądających, o. O. Dobra, tutaj. Ciach, 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 ciach. I mamy ostatnio szybę. Tadam! No. Tutaj jeszcze nie ma świateł w ogóle żadnych lamp, niczego, ale spokojnie, to swoją drogą. Tu jeszcze! To jeszcze nie była ostatnia! Okej, okay. Ale teraz już nam tutaj nie pada, ani nic się nie dzieje, więc dobra, zamykamy tu drzwi i wchodzimy tutaj na halę. Proszę bardzo, tutaj możemy sobie też konika przywiązać, może tutaj czekać na przykład na rekreację, czy coś, ten deseń. Hala wygląda następująco. Tutaj też trzeba porobić świetliki, jakieś coś, coś, coś. Chciałabym tutaj poprzyczepić jakieś numerki, bo też by to fajnie wyglądało, no ale... No i zostawiam dach płaski. Nie potrzeba jakiegoś tam na ukos robić. Z tej strony wygląda... Wygląda to tak. Tutaj też muszę jeszcze dorobić właśnie, żeby jakoś tu wejść. Także przy okazji, jak już tu jesteśmy, to chociaż tak, wiecie, powierzchownie, żeby można było tutaj sobie doprowadzić ścieżkę. Ja czekam na wasze opinie, dajcie znać, jak ta budowla mi wyszła i czy w ogóle mi wyszła, bo ja się naprawdę tak jarałam nią, że dramat, że wiecie, o, udało mi się coś zrobić. Tak samo ta stajnia. W ogóle jestem dumna z tego zapisu, bo naprawdę, no, wyszedł naprawdę zacnie, więc fajnie. Okej. Dobra, 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 dobra. I ile tam trzeba tego? W sumie już by można było tu doprowadzić tą drogę, ale jeszcze kawałek to zróbmy. Dobra, tutaj dotąd. Widzicie, tutaj jest masa wyrównywania. To jest właśnie najgorsze, to najwięcej czasu zabiera, to wyrównywanie, no nie? Co ja robię? Zamiast się cofać, to ja shift klikam. Dramat. Dobra, czy ja tutaj dam radę? O, dam radę, spoczko. Już mi się nie chce, wiecie, tutaj wszystkich tak, tych klocków tak dorzucać, więc zostawię tylko to. Matko! Pokaż się, a tutaj jest zawsze. No, więc dalej nic nie ma, tutaj też trzeba to będzie powyrównywać, tak jak wam mówiłam wcześniej, bo wygląda to okropnie, ale no nie ma kiedy zrobić, bo to jest wymagające jednak już troszkę bardziej. Troszkę bardziej czasochłonne, także no, chociaż tutaj dookoła tej hali zrobimy te w ogóle koniczyny ogromne, to też jest dramat. O, ale tam minęliśmy koniczynę. Dobra, już prawie, już prawie, już prawie, już prawie. Jest. No i tutaj też będzie trzeba to tutaj, o, tak. Cześć, psy! O, no i dobra. Chyba tak na razie starczy. No jest git, jest git. Tutaj będzie to trzeba wszystko jeszcze porobić, no ale mówię wam, to zajmuje masakrycznie dużo czasu. I teraz możemy... Czekajcie, to powyrzucam, bo to jest mi niepotrzebne na razie. I teraz trzeba będzie doprowadzić tamtą ścieżkę. Ja w ogóle tutaj tak się starałam z tymi ścieżkami, że to jest dramat. Starałam się to tak powyprowadzać tu, żeby no naprawdę, wiecie, jakoś to wyglądało. W ogóle musimy latarnię porobić, musimy tu porobić, wiecie, tak, żeby to faktycznie było oświetlone, ta nasza stajnia, żeby jakoś tam wyglądała. Patrzcie, jeszcze kawałeczek mamy, bo fajnie, jak to jest wszystko takie dopracowane, też nasz plac musi być oświetlony, bo na razie nie jest. A ja nie umiem chyba robić latarni, więc to trzeba będzie jeszcze pokombinować. Nie mam pojęcia jak, czy w ogóle jest coś takiego może jak latarnia, ale wątpię. Trzeba by było, nie wiem co tam postawić. Oj. Dobra. No i dobra. I tu, tu, i tu. Tu, tu, i tu. Tu, tu, i tu. No i mamy. Jest jak jest. Nie wygląda to najgorzej.
Wiecie co? Tutaj mogłabym to oświetlić, bo tutaj też to jest też w ogóle tak pokładzone. Nie, nie to, nie to, nie to, to chciałam. Tak pokładzone, że no tak byle jak po prostu, bo nie przykładałam jakiejś większej uwagi do tej hali przed tym nagraniem. No bo i tak wiedziałam, że będę to poprawiać, ale zobaczcie, jak to w ogóle przy zachodzie słońca, no że cudownie. Nie wiem, czy nie robić więcej świetlików, żeby ta hala była no taka jaśniejsza, czy nie, czy zostawić, ale no. Dobra, to możemy pochować na razie. Te lampiony, latarnie bym chciała jakoś zrobić, ale czy ja będę w stanie? Czy tutaj jest w ogóle coś takiego, żeby można było to stworzyć? To jest pochodnia, ale to jest... Nie, to jest chyba coś nie tak. Czekajcie. Wiecie... No właśnie, nie będzie nic takiego. Antek kiedyś na naszym prywatnym serwerze zrobił taką latarnię. Nie mam pojęcia, jak on to zrobił, ale wiem, że to był taki kij jakby posadzony i w tym kiju on... Czekajcie, bo ja teraz wszystkiego na L szukam. W tym kiju on był tak zakrzywiony i tam można było przywiesić pochodnie. Coś takiego to było. I nie wiem, on to stworzył z czegoś. Coś tam dobierał. Wędka nie jest mi potrzebna. Płomienna różdżka. To nie. Matko. Nie! Okej, słuchajcie, jestem. I wydaje mi się, że wiem, jak to zrobić, aczkolwiek nie jestem pewna. Bo możemy postawić coś takiego i to na górę, nie wiem czy się da, o, i to chyba tak miało wyglądać i na to wtedy coś tam sadzamy, ale czekajcie, bo nie wiem czy to tak, zaraz zobaczymy, to i na to na przykład coś takiego, no i jest latarnia, wygląda tak sobie, ale działa, okej? Okay? Umówmy się, ona działa, więc to nie jest najgłupsze. A jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Więc dobrze, dobrze, czyli okej, okay, róbmy to dalej. Tu i endowy słupek. To jest takiej samej wielkości? Tak, dokładnie. Dobra, co ile ja tutaj robiłam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj stawiamy... Słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj stawiamy. Dobra, to na razie zrobimy tylko tyle. Ale ja sobie tak oświetlę to po prostu, że to hit teraz. Będzie tu wszystko się świeciło. A ja nie! Będzie tu się wszystko świeciło. W ogóle znalazłam sadzonkę wiśni i chcę ją posadzić i chcę zobaczyć, co z tego wyrośnie. Oj, 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 nie tak. Tu do góry. I to. No, może to nie jest jakieś najsuper. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tutaj. Tu by trzeba było tu postawić. Raz, dwa, trzy i lampka. Jej! No kurczę! Dumna jestem z tego! Serio, autentycznie, nie pomyślałabym, że w ogóle można coś takiego zrobić, a widzicie, no działa, działa, działa. Dwa, trzy... Halo? Nie, to chyba za dużo. Nie, tak? Za dużo? Za dużo, bo tutaj już... Nie, czekajcie. Teraz już nie wiem. O nie, chyba jest okej. Okay. Nie, o jedno... Czy tu jakoś dziwnie stoi? Już sama nie wiem teraz. Dobra, niech na razie jest takie, jakie jest. I zrobimy też tutaj. O nie! Tutaj i tutaj. Tak po przeciwnych stronach. Dwa... No, halo. Masakra. Ciężko to się robi w ogóle. O. I raz, dwa. I teraz na to. Oj, chyba tutaj za mało. Czekajcie. Nie. Widzicie? To jest takie mylne. O Boże. Nie, tu. Tu. I tu. Ej, dobrze. Dobrze, przynajmniej się świeci. Dajcie znać, czy jest jakaś lepsza opcja na tę latarnię, ale wydaje mi się, że... Czemu ja to zrobiłam? Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza, żeby tu w ogóle jakkolwiek wyglądało. Ale mam ochotę posadzić sobie to drzewko i mam ochotę sobie to drzewko posadzić o tutaj, żeby to tak, wiecie, w miarę nawet wyglądało. O, nie, tutaj nie, tutaj.
I mączka kostna jest mi potrzebna, żeby to wyrosło, więc. No, robimy. Pokaż. O, myślałam, że to będzie trochę lepiej wyglądać, ale dobra. Okej, okay, chodźmy do moda swem. Jajko przywołujące konia, przywołujące robaka swem. Dobra, weźmy sobie przywołujące konia. No i osiedlmy naszą stajnię. Zróbmy sobie dzień, niech to jest na razie takie. Też padoczki będziemy musieli dorobić. Tutaj w ogóle jeszcze nic nie ma. Też nie ma kiedy tego zrobić, ale dobra. Zamknijmy te drzwi i pach. Czy ja mogę to tu postawić? Jej, mamy pierwszego! Pokaż się, jak wyglądasz. Ty jesteś koniem? Jesteś koniem, ale dziwnym. O! Tarancik nam się trafił, słuchajcie. No dobra. Tarancik jako pierwszy, tu zamykamy drzwi. Pach! Pokaż się. Czy ty jesteś bratem bliźniakiem chyba tamtego konia? Dobra, to my wychodzimy sobie stąd, zostawiamy cię. Pach! Tarancik kolejny. No nie! Czemu? Dobra, to sobie potem pozmieniamy najwyżej. O nie, no serio, same taranty! Co tu się wydarzyło? Dobra, ostatnie dwa. Pyk. Nie wierzę w to. Kremona nam się tutaj pojawiła. A nie, trzy, dobra, czyli teraz ostatnie dwa. Gniady, okej, okay, mamy kwarterka. I ostatni, taki siwy. Ale strasznie dziwne te konie się teraz porobiły, nie? Nie są jakieś takie wow. Myślałam, że wyjdą lepsze. Jakkolwiek to nie brzmi. Trzeba im zrobić padok. Cześć, śmierdzioszku. Cześć, śmierdzioszku. Ty też jesteś śmierdzioszkiem. A ty to już w ogóle. Dajcie znać, który wam się najbardziej z tych podobał. A ja im tutaj chyba zrobię taki padok na szybko. Może nie dla wszystkich, no bo wiadomo. One mają tak wspólnie chyba tutaj padok, co? Więc zrobimy im tak mniej więcej. Mniej więcej wspólnie. O, tak dotąd. I lecimy do tyłu. Tak? Chyba tak. Dobra. W miarę będzie ok, mi się wydaje, bo. Nie, nie, tutaj byśmy musieli zakończyć. O, coś takiego. Czekajcie, popatrzę z góry, jak to wygląda. Ej, ten padok jest ogólnie bardzo duży. Wy już tu nasrałyście! Masakra! Dramat. Po prostu dramat. Dobra, i teraz sianka weźmiemy sobie jeszcze od nich. Ja w ogóle nie wiem, czy was też, ale mnie zawsze przeraża ta muzyka od Minecrafta. Naprawdę, to jest takie dziwne i niepokojące. Dobra, tutaj macie sianko i tutaj macie sianko. Wy też nie macie sianka. Wam dam po jednej kosteczce tutaj. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tak, żebyście sobie mogły tu pojeść. O nie, tutaj nie sięgasz. Proszę, proszę. Tutaj w ogóle się połączyło z tym płotkiem. To wygląda źle, więc. Wybaczcie za telefon! O, tu ci po. Nie, bo to. Ty masz mały padok. Ty masz za mały ten padok, bo tu się nie mieści. Dobra, trudno, to wy będziecie musiały. Chociaż dobra, już lepiej, żeby tutaj stał, bo to naprawdę wygląda źle. Okej. Okay. To wam też tu przesunę. Ale wy macie większy. Okej. Okay. Aha, bo jeszcze bramkę trzeba zrobić. Dobra, to tutaj zrobimy na przykład w tym miejscu. Czekajcie. Ciach, ciach i ciach. Niech będzie taka potrójna. O. No i dobra, to zrobiliśmy. Gdzie są te bramki? Tutaj, tutaj, tutaj. To zrobimy tak, tak i tak. O. Żeby było wiadomo, gdzie one są. Tutaj też nie wiem, więc tutaj też porobimy. Jest ok. To jest w ogóle bardziej taki odcinek chyba ogarniający te wszystkie konie. To całe tutaj przedsięwzięcie. No te latarnie nie wyglądają jakoś najlepiej, ale wydaje mi się, że i tak to wygląda dobrze, w miarę dobrze. Sprawdźmy sobie jeszcze raz, jak wyglądają te koniki. One tutaj siedzą same zamknięte, mimo że jest ładna pogoda. Ten kropek jest w ogóle taki uroczy. Ja bym w ogóle tego kropka. Nie, weźmy Kremonę. Weźmy ją, weźmy ją, weźmy ją, weźmy. Ciekawe, czy można jej założyć kantar, czekajcie. Chyba, że ją wezmę na uwiąz bez kantara i po prostu chodź. A, będziesz szła, dobra. To weźmy ją i ją zajeździmy.
Jesteś pięknym koniem, pójdziesz sobie na padok do nich tam. źle idę. Przepraszam, bardzo mi wybacz. Bardzo mi wybacz. Chodź, chodź, chodź. Ty masz w ogóle jakieś takie różowe kropki na dupie. Urocze. Chodź, idziesz? Chodź, chodź. Dobra, tu cię możemy przywiązać. Ja chyba ciebie teraz nie osiodłam, co? Czy osiodłam? Nie wiem. Kantar. Dobra, weźmy fioletowy, czy tam różowy. Aha, no tak, dobra. Czyli musimy ciebie najpierw wziąć stąd. O nie! O nie, musimy najpierw z tobą iść na ujeżdżalnię. I będziemy zajeżdżać konia! Chodź! Zrobimy to na ujeżdżalni, bo tam jest najwięcej miejsca. Albo nie, wiem! Idziemy na halę, chodź! Pierwszy raz użyjemy naszą halę, chodź! Idziesz? Dobra, jak ja przyspieszę, będziesz też szybciej? Z tyłem nie mogę szybciej, dobra. Czyli jakoś tam działa. Chodź! Kłusem! Okej. Okay. Dobra. Tu by trzeba było w ogóle jakoś zamknąć, więc ramka. Biała bramka pastwiskowa, Boże, nie wiem. O mój Boże, ona nam zaraz ucieknie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Furtka, może trzeba wpisać. Dobra, mamy furtka. I tą furtkę tu byśmy musieli postawić, żeby w razie co te konie nam nie poucie... Nie! Źle, 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 źle. Tu? Nie tu! Matko! Aha, okej, czyli ja muszę jakoś to pod kątem stawiać, tak? Dramat. Dobra, mamy to. Cześć, śliczna! Cześć, śliczna. Ty stąd nie wyjdziesz, prawda? Nie, tam jest jakieś wyjście, ale dalej nie wyjdziesz. No dobra, to co? Wsiadamy. Wsiadamy na ciebie. Wow! Wow! Jeszcze raz. Wow! Wsiadamy. Nie! Wow, wow, wow! To tak trochę to zajmuje. Dobra. Jeszcze raz. Ła! Jeszcze raz. Ale ty jesteś, o matko! No! No i teraz super. Teraz dobra, teraz mogę z ciebie zejść. Czekajcie, zejść i nałożyć tobie kantarek. O, bardzo ładnie. Czy ty będziesz chodzić za mną, jak na przykład kostka cukru? Kostka cukru, okej. Okay. Mam kostkę cukru, idziesz za mną? Patrz! Jej! Nie, chodź, patrz, zobacz, mam. Chodź. Jej! O, ustępowania robimy. Nie no, śmieję się. Dobra, to co, jak już ją na nią wsiedliśmy, no to chyba nie mogę jej teraz prowadzić. Nie, nie, nie mogę. A szkoda. Naprawdę szkoda. Jej! Kurczę. Czekajcie. Tak, tak. O, tak, mamy z pierwszej osoby. Nie ruszymy się nią teraz. No właśnie, to jest to. No dobra, to czekaj. Szybko spróbujemy cię osiodłać. Dobra, mamy siodło. Czekajcie, to powyrzucam. Chociaż to mi się może przydać, to wyrzucę. Mamy siodełko. O głowie. Mamy o głowie. Wiem, ja jej ubiorę brązowy sprzęt. To będzie teraz zupełnie co innego. Czekajcie, popręg. Popręg weźmiemy z białym futerkiem. Nie wiem, czy ten będzie dobry, czy ten będzie lepszy. Jeszcze możemy wziąć na pierśnik. Na pierśnik weźmiemy też brązowy.
Westernowe, to brązowy taki, o. On nie pasuje trochę, ale dobra. I czaprak. I czaprak weźmiemy tobie, do czego? Co będzie pasowało do brązowego? Zielony? Chyba zielony. Niebieski by pasował, niebieski weźmy taki, o. O nie, tu się już robi ciemno! Nie, 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 tak być nie może. Dobra, ubierzmy czaprak. Czekajcie, wezmę ten kantar, ściągnę, bo to jest niepotrzebne. Dobra. Mamy siodełko. Mam o głowie. Popręg. Napierśnik. Chyba to wszystko. Czemu to nie ma... A o... Aha! Owiki jeszcze. Turkusowe. Dobra, bo się zastanawiałam, czemu nie ma. Okej, okay, teraz mam już wszystko, co nam potrzeba. To stąd powyrzucam. O nie, wybaczcie! Wybaczcie, już. Masakra z tym telefonem. Dobra, nagrywa się jeszcze. Okej, okay, czyli możemy sobie teraz poprowadzić. Pokaż z innej perspektywy, jak to będzie wyglądało. Czekaj. O matko. O matko, o matko. O matko, jak tu się steruje? Stop, 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 stop. Dobra, to na razie sobie zobaczmy, jak tutaj się na tobie jeździ. Ja chciałabym po prostu z innej... Jak to się robiło? A, dobra, tak. Jej. Spoko to wygląda. Naprawdę, dobra, a galopem pojedziesz? O. Ej, duża ta hala wyszła. Naprawdę spoko. Trzeba tu będzie jeszcze porobić ten. Trzeba tu będzie jeszcze porobić... przeszkódki. No, także dobra. Misiaczki, moje kochane. Ja myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję również moim wspierającym. Zapraszam na stronę True Rider z kodem Atakama. Macie 10% zniżki na stronę Savera, gdzie są moje bluzy. No, także do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się. Pa!